Kiedyś był GeForce GTX 950. Później był GeForce GTX 1050 Ti. Aż w końcu dziś nadszedł moment, aby zaprezentować Wam moją nową kartę graficzną, czyli GeForce GTX 1070 Ti. Czas się pożegnać ze starym GTX-a 1050 Ti i przywitać moją nową kartę graficzną, czyli GTX-a 1070 Ti. Także zapraszam Was na ten unboxing. Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Kalus i dzisiaj mam dla Was unboxing karty graficznej od Asusa GeForce GTX 1070 Ti. Tak, w poprzednim odcinku powiedziałem, że będę czekał miesiąc na tą kartę. Troszkę się pospieszyłem i kupiłem ją za 3 dni, ale nieważne, także myślę, że możemy przejść do najważniejszej rzeczy, czyli otwarcia tego cuda i zamontowania go i sprawdzenia, jak sobie poradzi z moimi tytułami. Także zapraszam do oglądania. Okej, mordeczki, mamy to pudełeczko. Nie wiem za bardzo, jak to będzie widać, ponieważ nie widzę swojego podglądu, ale otwórzmy to pudełko i zobaczmy, co przygotował dla nas Asus w tej edycji GTX-a 1070 Ti. Dobra, po otwarciu oczywiście pierwsze, co pokazuje się naszym oczom, jest to płytka i instrukcja. Oczywiście płytka jest ze sterownikami, jeszcze sobie zobaczmy, co tam w środku jest. Tak, tak jak mówiłem, w środku jest płytka od Asusa ze sterownikami, jakiś speed setup, nie wiem za bardzo co to jest, zobaczymy dopiero po odpaleniu komputera. No i jest, naszym oczom ukazuje się piękna karta graficzna, jest naprawdę duża, ma 3 radiatory, ma ona 30 cm, więc jest dosyć spora. Zobaczcie tylko, jak to wygląda, jeszcze Wam zrobię takie porównanie GTX-a 1050 Ti, jaka jest różnica między moją starą kartą graficzną, a jaka między GeForce'em GTX 1070 Ti. Dobra, więc myślę, że możemy to montować i widzimy się już w momencie, gdy ja to zamontuję. Dobra kochani, patrzcie, siedzi w środku, jest zamontowana. Teraz jedyne co mi zostało, to zainstalowanie tych cholernych sterowników, także widzimy się za chwilę. Dobra kochani, wszystko jest już poinstalowane, jest wszystko zamontowane, karta się świeci, naprawdę bardzo fajnie to wygląda, szczególnie fajnie będzie to wyglądać w nocy. Także ja zabieram się do testowania w Battlefieldzie, w GTA 5 i w CS GO. Okej, mordeczki, GTA 5 na bardzo wysokich detalach, zobaczcie, żeby nie było, że oszukuję, jest wszystko na wysokie. Nie nagrałem tego oczywiście Shadowplayem, bo chcę, żebyście widzieli FPS-y tutaj w prawym dolnym rogu. I tak, GTA 5 na bardzo wysokich detalach, poniżej 140 FPS-ów nie schodzi. Więc jest naprawdę spoko, jestem z tego zadowolony. No i tak, GTA 5, tak jak widzieliście, 140 FPS-ów, naprawdę jest to wynik zadowalający, bo są na... Bo ta gra chodzi na ustawieniach bardzo wysokich, gdzie ja wcześniej sobie grałem na średnio wysoki. Takie miałem mieszane, że jedne wysokie, jedne średnie i to chodziło w 80-90 FPS-ach. Battlefield 1 na Ultra 144 FPS-y, poniżej tego nie schodzi, więc ja jestem naprawdę zadowolony. No i tak kochani, przyszedł czas rozstania się z tym GTX-em 1050 Ti. Naprawdę służyła mi godnie przez... Przez pół roku miałem tą kartę, byłem z niej zadowolony, momentami mnie denerwowała, ale teraz przyszedł czas na GTX-a 1070 Ti i zobaczymy, jak ta maszyna sobie poradzi z moimi grami. Także kochani, ja już Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, pamiętajcie co robić, trzymajcie się ciepło i pozdrawiam, cześć!